Gdzie jesteśmy? To zacny pasjonata. Czemu wszystko tak? Jest człowiek, który jest zacny. To jest dzisiejszy przewodnik dzisiejszej wyprawy. Pomachaj widzom. Swoim też. Normalnie Chad Mane. A ja masakra. Taki zmarnowany. Ale szczęśliwy. Galenie. Ładnie tam było. Fajny ten mural jest, super. No już jadę z Karolem. On jedzie przystanek dalej do Warszawy. Hamuński mi wjeżdża skład. 10. wagon mam, także po 07 prawdopodobnie. Słyszeliśmy pewnie po 07 10.34. No ten sam. 10.2. Dobra, chodź. No tu mam. Karol, chodź. No 10 to jest pierwszy, bo podaj się. 10. Tak? Jedynkę masz. Tak? 10. Jedynkę wziąłeś. No chyba nic nie będzie. Bo ja w dwójce mam kupiony bilet, więc. No, ale to. Dobre? No. No przecież nic się chyba nie stanie. Tylko muszę kurde zobaczyć. Chodzę ze mną na razie. No niech pani. Bo muszę zobaczyć. No to jakby co to sobie przejdziesz przecież, nie? Chodzę! Ty sobie przejdziesz, jak ci powie. Kiedyś była babka, że mówiła, a to siedźcie, rozmawiacie. Teraz muszę zobaczyć dokładnie, który jest. Wagon 10. 70. No to dodam te. No to dobra. Dobra, to sobie możemy gadać. No. Jak ruszy, jak pana przeleci. Czemu se nie wziąłeś? No ja zawsze tak nagrywam. Już tak jest, już jestem nauczony. Tak? Tak. Ja sobie tak trzymam. Jeżeli nie przytnie mi się oko, to jest całkiem okej. To jest całkiem okej. No tu jest kanał, jego znacie. No mnie też możesz nagrać. No nie chcę mnie nagrywać. Ja! Dlaczego ja? No ja można zawsze. Jakby coś, jeden przystanek to. Ale jazda, no fajnie, że sam. No tak, macierzysta Rajza. Rajza to jest podróż po Śląsku. No wiesz, przynajmniej Święty Smug. Nie, a z jedynka jest nawet tańsza, a Święty Spokój ma. Oczywiście, że się tak. Mieszają. Tak. Fajnie, no to cieszę się też za spotkanie. Ile on jedzie? Do 10 minut? Trochę jedzie. No tak jedzie. No. O, tutaj mamy przez okno. Za rzekę Inę będzie widać. Czemu to, żeby cię było słychać? Bo widać, już się widać. No tutaj na dole mamy właśnie rzekę Inę. I tutaj te osiedle takie domków. Jak my to w Goleniowie nazywamy popularnie złodziejowo? Nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, ale taka nazwa potoczna. U nas jest tak przy wieprzówce, rzece też, ale działki. Takie mamy, takie właśnie. No. Tam za miniem taką miejscówkę, w której ja nieraz składy nagrywam. No. Za chwilę. Sobie no się szybko włącza, wiesz, dobrze, bo bateria trzymie mocniej. Przejazd kolejowy. Co nie jest tutaj właśnie jeżdżę tutaj nagrywać sobie. Albo z tej strony stanę, albo tam z drugiej. Ale jest kurde ładnie tu. No tak to, to lasy Puszczy Goleniowskiej. Puszcza Goleniowska. A kurde. No to ładnie. Chcę przygotować. Sprawdzić.
tyle, nic, ale w tobie wysiada. No. Ale ładnie. No kurde. No, ostatni raz. Ja mam drugi, ale to ja tylko w Dąbiu wysiadam, więc ja tam jest. No, jeden przystanek, bo to się znamy od lat. Tak, w Dąbiu wysiadam. Dziękujemy. No, nie wiem, po latach spotkanie. No, po dłuższym czasie. No i będziemy tutaj mijać ten przystanek, co niedawno nagrywałem, ten goleniu wpadł przemysłowy. No bo to się fajnie rozpędza, a zaraz tam koło tego przystanku trochę zwolni. Fajnie, że są. Żeby tylko do końca, a raczej niemożliwe, tak. Nie? No jak tutaj widać, tam na górze do GS3. No. Nawet jedzie jeszcze szybko, bo zwalnia. Zwalnia, nie? O, i tutaj ten przystanek, Goleniów Park Przemysłowy. No, no. Jeszcze nie otwarty jest, ale się go wykańczają. Ale, no, ale to na Regio będzie tylko. No, na Regio będzie, no takie te pociągi, to ta szczecińska kolej metropolitana będzie uruchamiana. No, no, rozumiem. Czekaj, coś miałem mówić. Jak sądzisz, kto wsiądzie, gdzie? No ty jeździsz to w jedynce? Nie, ja Dąbiu pewnie ludzi wsiądzie, bo tylko jeden depostyw w Szczecinie. A potem? No myślę, że w Kostrzeniu można wziąć Zielonej Górze, na pewno dużo ludzi wsiądzie. A bo jadę od ten, no, no. Ale nie, w jedynce? No wiem, zależy, no zależy, no zależy, no. No tylko mówię, takie właśnie większe mówię. Bo tu jest tutaj przystanek teraz jest, tak? Ile było przystanków wcześniej? No ty wiesz, no. No. Trzy? No tam trochę jest, no tam trochę jest tych postojów. Ale wcześniej? Przed Goleniowem. Ile tam jest? Przed Goleniowem? Trzy? No ze trzy, no. Ze trzy, nie? Nie ma. No to może być. Ja tak miałem do Wielunia, w połowie drogi sam se jechałem. Tu miałem nogi, ściągać te buty, nie? Nogi tego, kurde. Ja z Goleniowa do Warszawy jedynką jechałem, to tak ludzi nawet było trochę, że było, szczególnie już za Szczecinem, a od Poznania to był pełny przedział. Ja mówię, może być pod koniec jest, tu teraz to tak. Ja wywolałem jedynkę, bo to wiesz, kurczę, nie. No tak. Święty spokój. A cena, co się dziwi, że Niaz jest tańsza. Nie jest tak, no ja z Goleniowa do Warszawy, wiesz, za jedynkę zapłaciłem? No wiem. 29 zł. No, no, to śmieszna cena. Ale ładne regiony. O, Puszcza Białowieska. A co to tutaj za widać, linia? To jest sol, to są solbe, to produkują te prefabrykaty betonowe. A to jest z fabryki, tak? Linia? No to jest fabryk, to, no, tak, to jest właśnie ta bocznica tego solbetu. Kiedyś beton komórkowy produkowali długo, ta fabryka była zamknięta. Ktoś uruchomił nowy zakład i teraz... A no bo tam już, tak. Tak, i to zostało reaktywowane. Bo tak to w tej rurce, to ile tutaj ludzi mieszka? 8, 10? To taka malutka osada. No ale jest jako stacja, jakby nie patrzeć. No. Bo takie na przykład Międzyzdroje to jest przystanek tylko osobowy. No, ja wiem. Tam nie ma ani dyżurnego, ani nic. To sobie staty liczę. Widzisz, na przykład w tamtym nie miałem. W tamtym nocnym. Zawsze w tych starych sypialnych był stolik i to duży. A tu nie było nic. Przez Sawka cyk musiałem dać. No zobaczysz, no żeby to było to z ręki, to no tak. Tak, no mówię. No to ja bym teraz dał. Widzisz ten statyw, co mam? No i on ze stoi, nie muszę nic zrobić. Idę do sikali, idę do tego, idę. Że mam nadzieję, że ci. Mam nadzieję, że ci to przyda. No mam nadzieję, że ci to przyda. Niech ci służy, no i. Ja muszę być gimbalem. Nagrywaj sobie tak. Trójkąt równomierny i obracaj się razem z ciałem. Wiesz jak? Tak, popatrzcie. Tak. Ciałem. Ja jestem gimbalem. Nie przenoszę drgań. A nie, że ktoś... Drgania będziesz zawsze miał.
No to akurat nie, bo jest GoPro, to stabilizację robię. GoPro 7. O, zwolnił trochę teraz. Ale ładnie. Kurde, że ktoś by powiedział, że lasy są gdzieś, nie? Na Pomorzu. Puszcza Goleniowska się nazywa. Ona taka dosyć rozciągnięta jest. Tam na stronę na Świnoujście. Rozciągnięta? To jest, to stronę na Świnoujście też jest właśnie tak, daje tej Puszczy Goleniowskiej. No to Kliniska się nazywa. Duża wiedza. Aha, bo nas na drugi ja. Nas rzucają. A. Ciebie też? Ciebie też, no. Bo to już byś wysiadał. No jeszcze kawałek jeszcze. Iska, Szczecin, Załom jeszcze miniemy i w Szczecin robię. Wiesz wszystko. Jak ja. Na swojej malnej linii. Akilińska. Aha, bo tutaj Towos, a to, bo tutaj Towos stoi. Dlatego nas na ten tor przerzucił, bo tu Towos stoi. Aha. To rzadko się zdarza, bo zazwyczaj to byśmy stali z tamtym. Jak sądzisz? Byczek, może być Jamnik, Czapajew to tak rzadziej. Byczek raczej mi się wydaje. No. Tam dalej nawet widział, by miał jakieś węgla od tamtych. Nie! O, proszę, turbo, nie? Ta turbostonka. Turbostonka. Tam też węglarki stoją, widzę na bocznym. No. No to już tego GoPro raczej nie będzie widać. No i fajnie, a te patrz, akurat żebym siadł w tym miejscu, ty mówisz, no 75 masz. Wiesz, trochę się jedzie też tymi. Nie jedzie, bo mówię, bo idzie tutaj podstawowo, tu idzie połowa brzeg Opole Główne, tędy jest szybciej, ja to mówię, a Przemyślanie to tam się boczy tymi bocznymi, tak tam przemyślanie, no Opole on się boczy kurde, tymi domowymi. Wiesz, kurde, będę o 21 będę w Katowicach. No, tak. 21 chyba 30 bodajże, no. Będę w Katowicach. To gdzie, kurde, bym był w Krakowie? No. Czy jak jest 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 7 godzin, a nie 12 prawie jechałem z Krakowa. No widzisz, to ja teraz do Warszawy będę jechał chyba coś koło 7, a po Bostance Muzlamy będę jechał 9. No. Tylko sobie bez przesiadki. No, ja wiem. Stanek w Szczecinie. No ciepłe, zamiast zimne. No ciepłe teraz. Wsiąść gdzieś w pociąg i tak pojechać. Mnie to, no to mnie to bardzo uspokaja. To jedziesz, mówię, mnie też to uspokaja. Nie wiem, tak uspokajam, tak fajnie. Bo ten gościu to był jakiś nawiedzony. Nie, tak ci powiem, że ja przed tym, jak jechałem na ten transport, to miałem taki strasznie nerwowy dzień w pracy. Tak miałem strasznie nerwowo, tak z takim też problemem. Ale jak już tylko wsiadłem w pociąg, to ojej, no. Cały skład raczej nie będzie w jedynce. Nie, tak od, jeszcze o trzeciej, a nie, ale mówię, gdzieś tam w Rzepinie może trochę wsiąść, w Zielonej Górze dużo może wsiąść. Może wsiąść, no. W Zielonej Górze może dużo wsiąść. Bo to. Teraz tak fajnie. Kiedyś była stacja, teraz jest tylko przystanek. Kurde, nie? Budynek pewnie. No budynek też taki właśnie jest, no widzę. Co przy budowce było do żadnego ruchu zamurowane. No. O, ale już raz. Widzicie jaką my wiedzę? No, gadać jest. Subować, łapkować i wyświetlenia dawać, a nie pieprzyć i solnić. Jak to się mówi? No. I paprykować. Jak to? Kulecki nie nasz. Paprykowe szorty, nie? Kulecki. To jest potęga. Nie uraziłem ani wiesz. Dzięki Karol jeszcze raz. Tu jest, trzymaj się tak mocno. No. Obyś spokojnie dojechał. No. Jedziesz inna trasa i. Ja już do domu, a ty zaczynasz.
No, jakby co tam wspominam, nie, ja zanim zwiastun, zanim co puszczę, to też, a tam to puszczam, bo to nie ma co, także. No, właśnie mówię, że muszę coś tam, gdzie ja mam. Nie wiem, czy staj będzie, czy staj, bo nie wiem, jak ten pedan wjedzie w domu. No. O, chyba na zatrzymanie. To jest taka łącznica, nie pamiętam tylko jaki numer ma. Ona i tak zaczęła tylko to włosy, że ona pozwala mi ominąć w ogóle Szczecin Dąbie, Szczecin Główny tym pociągiem, że nie muszę wjeżdżać. W wakacje nawet taki pociąg Regio Orkan jeździł z Poznania do Świnoujścia, to on właśnie tą łącznicą jechał, omijał w ogóle Szczecin. Teraz tą łącznicę będzie dać chyba. Przejechaliśmy, nie wiem. A nie, nie przejechaliśmy, nie, absolutnie nie. Przecież dopiero ten. To jest na ulicy, która się zresztą na ulica Goleniowska nazywa. No to tak. Tam samym Dąbiem. No mówię, teraz w Dąbiu jest znacznie większy ruch przez to, że jest. Pozdrów tatę przede wszystkim. Tak. Pozdrów wujka też. Wujek wie, że ty ze mną gdzieś tam? No tak, mówiłem. Ja mu sprawę, nawet nie wiedziałem konkretnie jak wiesz, bo... Ogląda? Czy nie? Nie. Nie? Kurde, myślałem, że też gdzieś mnie zerknie. Mówię, tam daleko jest ta linia na 202. Nie, 202, tylko kawałek jest 357 na poza Stargardu, jest 202 na do Krańska. Uh-huh. Właśnie to jest, ta łącznica jest właśnie do tych właśnie. Uh-huh. Tam daleko. Słyszę cię. Wiedzę. Nie ma bardziej podróży. Tak mówisz jak po łebku. Po tym, po mazucku. Widać łącznicę. No, to będzie widać. Tak? Tak będzie rozbijał. To jest grobka historii, nie? Nie, od razu jedzie, jak wyjechał na górę, to bym musiał się do Dąbia wrócić i w Dąbie musiałby oblot zrobić. Nie. Bo teraz most tam... Właśnie zauważyłem, że dwa razy w Dąbiu byłem przemyślany. No tak jeździ. Kiedyś się Intercity tylko raz w Dąbie potrzebowało. Nie wiem tak czemu, ale jak ja rozumiem jeszcze, ale Intercity to trochę przesadnie. Dwa razy, nie? Też. Widać. Na łącznicy, faktycznie. Ale ładnie, jeszcze odlutowana, nie? O, to właśnie jest ta łącznica, która pozwala ominąć właśnie Dąbie, tutaj torze. No. Ale myślę, że tam tylko to włosy jeżdżą. Mhm. Sezonie tutaj regio, tam z Poznania do Świnoujścia, który ten dojechał, miał właśnie krótszy czas przejazdu, miał przez to, że nie musiał być na Dąbie, a na górę. Duży, jak mi ten głos wycił, to znaś będę musiał opowiadać Karola słowami. Nie będzie tutaj w Dąbie czy z tej. Nie mam pojęcia, czy on na dwójkę wie, czy na jedynkę. Bo jak na jedynkę, to bym wiedział, że z tej. A on czy na dwójkę nie wiedział. Ja się spadam przeciw Dąbiu, ale to się jest inna sprawa. No przywaliło rano, nie? To tak. Ten śnieg. U nas tam coś tu na Poznań ta trzecia. Już muszę dużo rzeczy powiedzieć. Tam, którędy jechałeś, tamtędy. No. A teraz inna trasa całkiem. Teraz będziesz jechał 273, Szczecin Główny i Wrocław Główny. No to Drzanka tak zwana. No. Nie wiem, czy on na jedynkę wiecie, czy na jedynkę. No, bo wiesz, na Kraków byłoby ciężko, a w sumie nie zdążę na Legio. Na Legio ostatni nie zdążę, no ale mówię, że mam wykupiony ten hotel i powiedziałem, a... To na pewno trzeba będzie na dwie, czy na jedynkę.
chyba na jeden. Coś tam stoi nowy. No to włosów tutaj dużo, w Dąbiu też się przebija. Ja sobie też tych towoców robił. No, ulica Pomorska. Też często te przez otwierają, zamykają, otwierają, zamykają. No, na jedynkę wjeżdżamy. Czyli stać, czyli stać. Tak? Czy stamtąd? Stać. To dobra, to cię z okna. Trzymaj się. No, trzymaj się najmocniej. No, hej Karol, trzymaj się. Jak co, to by tam śmignij ze składu. Na razie. Się przejdziemy jakoś. Dziękuję. Cenię. Karol Mateusz, właśnie odjeżdża, jest moc, jest klimat, yeah! Trzymaj się, Karol! Trzymaj się, Karol, na razie!